Dwa dni pozostały do walki Mateusza Masternaka w obronie tytułu mistrza Europy wagi junior ciężkiej z Grigorijem Drozdem. Trener Polaka Andrzej Gmitruk wnikliwie przeanalizował boks rywala swojego podopiecznego i przed sobotnim pojedynkiem jest dobrej myśli. Drozd jest zawodnikiem, tak jak tutaj wcześniej rozmawiałem, jest takim przykładem starej szkoły rosyjskiej. Ma pewne, jak mówią rosyjscy trenerzy, maniery. Na nasze jakby szczęście, no nie jest to demon szybkości. Jest zawodnikiem bardzo konsekwentnym, bardzo takim realizującym w określony sposób swój plan taktyczny. Natomiast tutaj w różnicach przede wszystkim bariery szybkościowe upatrujemy przewagę w sposobie boksowania Mateusza Masternaka. Szkoleniowiec Mastera zapewnia, że polski czempion w ringu już od pierwszego gongu będzie chciał dyktować swoje warunki. Na pewno nie będzie to walka, w której scenariusz będzie zakładał, że będziemy czekać na błędy przeciwnika. Na pewno jest to walka, gdzie będziemy od początku, Mateusz ma za zadanie wywierać pressing. Przede wszystkim zaangażować również ciosy na tułów, a to jest element, nad którym żeśmy ostatnio dużo pracowali. Walkę Masternak-Drozd i rozgrywany na tej samej gali pojedynek Władimira Kliczki z Aleksandrem Powietkinem pokaże na żywo Polsat Sport.